czarny los. Rozumiem. Orkowie nie wiedzą o tym obozie? Gdyby orkowie wiedzieli, że się tu ukrywamy, już by nas dawno zabili. Powiedz mi więcej o buntownikach. Jesteśmy jedynymi wolnymi ludźmi w Myrtanie, którzy nadal występują przeciw orkom. Orkowe patrole są naszym największym problemem tu na wybrzeżu. W ostatniej nocy jeden z nich podszedł niepokojąco blisko. Gdzie są teraz orkowe patrole? Jeden orkowy patrol jest w ciągłym ruchu. W tej chwili znajduje się w połowie drogi stąd do Ardei. Drugi patrol zatrzymał się na farmie na wschodzie, między tym miejscem a Cape Dan. Jeśli nie zajmiemy się nimi teraz, to w końcu trafią do Redok. A co z ludźmi, którzy pracują dla orków? Większość z nich to niewolnicy, ale orkowie zatrudniają też ludzkich najemników. Do pewnego stopnia mogą się oni poruszać swobodnie wśród orków. Mam tylko nadzieję, że nie będziesz się z nimi zbytnio bratać. Dlaczego mam unikać najemników na usługach orków? Ci, którzy pracują dla wroga, sami są wrogami. Ścieżka orkowego najemnika to łatwa droga, pozbawiona wolności, wymierzona przeciw Inosowi, naszemu Bogu. Odwiedzę orkowy patrol na farmie. Uważaj, jeśli wezmą cię za buntownika, rozerwą na strzępy. Zajmę się tym wędrującym orkowym patrolem. Bardzo proszę, ale uważaj, żeby nie znaleźli naszego obozu. Pokaż mi swoje towary. Okej, widzicie, o, tutaj mamy parę zbroi, tu oczywiście bronie takie. Łukaminy, no to ma tak, patrzcie, no, było dużo się, powiem, pancerz paladyna, 150 tysięcy, no, plus 100, plus 100, ciężki pancerz buntownika, Dobra, posprzedajemy miecz, łuk, ogłuszacze, bo są daremne, bełty, o, no dobra, orkową kuszę, patrzcie, oni posiadają teraz złoto i mają taki limit jakby. Krusz Agasz, krusz Patch, jakbyś tak, krusz Warok, halabardy, zardzewiałe czwory, topór Drwala, kosę. Zostawimy set, którą ta suita się wygląda. Chociaż sprzedałem, bo on jeszcze zdobędziemy. Tak cały czas. Tutaj co by stąd to chyba tylko nic. Nie, stąd to manę. Mok wytrzymałości. Staw królewski. Rosę poran. Mista pokrzywa, mista jagoda. Zioł many. Wszystko jest możliwe. To wszystko. To coś. Jakbyśmy nie mieli. To jest lekarstwo oczywiście, wino. Nie, winiacza wolę zostawić się, nawalimy później. Może lepiej nie. To sprzedamy chochle. Czarny rower, czyli skręty takie. Ten sprzedamy. Miotłę. Młot kowalski zostawimy. Tu zostawimy. To. Dobra, zostawimy na razie, zobaczymy czy mi będzie lagowało, jakby dość żywo. Dobra, to wszystko, to dodaj złoto. Kupiłbym sobie pancerz tego, ale tak to mogę. 3000 i jakbyśmy nie mieli dość problemów. Kurde, nie wiem, mam dylemat. Syrzany strój ten, czy... Nie, kupimy sobie to. Jesteś w porządku. Wiem, że to na razie, ale jeszcze się pouczymy siły, więc to wiecie. I teraz przy okazji mamy jeszcze... Załóż to. No i od razu mamy więcej ochrony. Ogólnie pozbieramy te wszystkie żabie korzenie, te. No to aż da sprzedać, bo tak to się nie przydaje. Zbieraj, zbieraj. My w magię nie pójdziemy, ponieważ droga maga to jest... Dla mnie to... Jest za łatwa droga, ja idę broniami jednoręcznymi. A nie wiem właśnie jak będzie z pochodniami, bo jak używam pochodni to mi bardziej laguje, a i teraz laguje. Ale to się jeszcze zobaczy. To magiczne korzenie. Rosa poranna. Żabi korzeń.
ratownik. Dobra, przebiegniemy się trochę sprintem. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Tu mamy maga Sebastiana. Co? Ach tak, ja jestem trochę nerwowy. Przepraszam. Czym mogę ci służyć? Kim jesteś, szefie? Kim jesteś? Nazywam się Sebastian. Jestem tu w Redok alchemikiem. Nosisz szatę maga ognia. Przed wojną byłem wielkim magiem tego kręgu. Potem jednak nadszedł dzień, kiedy magowie ognia stracili swą magię runiczną, a wkrótce potem skończyła się wojna. Ta szata to wszystko, co mi jeszcze przypomina moją dawną rangę. Czemu magowie ognia utracili swą magię? Wiele bezsennych nocy spędziłem na próbach odpowiedzi na to pytanie. Wiem tylko, że nie mogliśmy już powstrzymywać orków naszą magią runiczną. Wielu magów ognia zginęło, a ci, którzy przetrwali tę klęskę, skryli się w lasach. Co teraz zrobisz? Zostanę tu w Redok i będę badał prastare pisma naszych przodków. Według legend pradawni dysponowali własną magią, zupełnie niezależną od pomocy w rodzaju run, z których my czerpaliśmy swoją moc. Opowiedz mi więcej o magii pradawnej. Tak naprawdę wiadomo tylko, że pradawni istnieli i że nawet dziś w ruinach ich budowli można znaleźć artefakty. Więcej na temat ich magii dowiemy się tylko wtedy, gdy poznamy tajemnice tych ruin. Wszyscy żyjący jeszcze magowie ognia badają tę prastarą wiedzę. Opowiedz mi więcej o artefaktach pradawnych. Orkowie mają obsesję na punkcie poszukiwań tych cennych relikwii. Każdy handlarz w tej krainie to wie, więc żąda za nie odpowiednio wysokiej ceny. Wiele artefaktów również dla nas, magów, ma wielką wartość. Jak na przykład ogniste puchary. Cóż w tych ognistych pucharach takiego specjalnego? Ogniste puchary są niezwykle stare. Od dawna uważano je za zaginione. Mówi się, że posiadają potężne właściwości magiczne. Ale nie jestem ekspertem od tych spraw. Jeśli znajdziesz jakiś ognisty puchar, zanieś go moim braciom, do Nordmaru. Od nich dowiesz się więcej niż ode mnie. Oczywiście. Opowiedz mi o alchemii. To jedyna metoda leczenia ran i wzmacniania się bez pomocy magii. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale moje umiejętności są wystarczające do zapewnienia Redok podstawowych usług w tym zakresie. Przekaż mi swą wiedzę alchemiczną. Chętnie. Niestety nie mam odpowiednich składników niezbędnych w procesie nauczania. Jeśli dostarczysz mi 10 roślin leczniczych, podzielę się z tobą moją wiedzą. Załatwię ci rośliny lecznicze. Te rośliny rosną niemal wszędzie. Nie powinieneś mieć problemów z ich znalezieniem. Oto twoje rośliny lecznicze. Wspaniale. Teraz mogę się z tobą podzielić moją wiedzą. Ja nie chcę się uczyć tego, tylko wziąłem to z tegoż powodu, iż... Dostajemy za te punkty tam doświadczenia. A, zimna, nie gadam, to jest jakiś oszust lewy. Okej, no to mamy tutaj parę szkielecików. O, zardzewiały topór bojowy. Tu mamy magiczny korzeń, magiczny korzeń. To jest pierwszy taki oto arena, nawet jest o koper! Hej, wyglądasz na osobę, której zdarza się oberwać. Co powiesz na mały pojedynek na arenie? Oczywiście. Chcesz stanąć przeciwko mnie? Tak naprawdę to nie. Jesteś tu wśród przyjaciół. My ludzie musimy trzymać się razem w walce z orkami. Potrzebny mi trening, a ty wyglądasz na godnego przeciwnika. Niech Noris wyjaśni ci zasady walki, a potem możemy zaczynać zabawę. Spotkajmy się na arenie. No dobra, zobaczymy na co cię stać. Właśnie buntownicy wszyscy noszą orkową zgubę. Chodź tu! Pierwsza nasza walka na arenie od razu wygrana. Trzeba sobie go poprzeszukiwać kulturalnie.
Kurturarnie możemy też to pozbierać. Dobra, gościu wstaje, bo chcę poukradać też inne rzeczy. Okej, to... Oczywiście musimy to robić tak, żeby nikt nie widział, nie? Bo jak ktoś zauważy, to dostaniemy po ryju. Oczywiście. Patrzcie, oj, teraz lepsze są skoki takie. Cholera. Ale mnie wygrałeś walkę. Dobra robota, masz talent. Jeśli będziesz kiedyś potrzebował towarzysza, który walczyłby u twojego boku, pamiętaj o mnie. Ok. Jak coś, to z nim. Jasne, czemu nie? To jest ten Javier, ale później sobie z nim pogadamy. Możemy pokradać ich kulturalnie. Oczywiście bezstresowo. Złamy. Zaraz wracam.